Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam Was tutaj, cześć, tam znowu nasz po krótkiej przerwie w nowej, dziewiątej już serii z scenariusza. No już trochę tych serii było. Niestety myślałem, że wcześniej zacznę nagrywać, ale miałem jeszcze jeden telefon właśnie z pomocą do City Skylines i tutaj stąd do Was informacja, jeżeli chcielibyście, właśnie macie jakiś problem w City Skylines, taki konkretny, to napiszcie mi po prostu go w komentarzach, wyślijcie filmik na YouTube, może być prywatny, niepubliczny najlepiej. Wyślijcie po prostu link tego filmu, opiszcie swój problem i ja z tego mogę zrobić specjalną serię, właśnie jak Wam tłumaczę dokładnie krok po kroku, jak wszystkie błędy właściwie z City Skylines jestem w stanie według mnie rozwiązać. Ewentualnie mogę spróbować się połączyć na SharePlay, niestety tutaj mi się nie udało. No, także coś, jakby coś, to będzie taka specjalna seria, w której mogę Wam pomagać na PlayStation 4, bo niestety nie da się wysyłać zapisów gry. To tak, ostatnio graliśmy w zupełnie inny scenariusz, to było tereny powodziowe. Szybko poszło, więc lecimy z kolejnym scenariuszem, tym razem Kraina Tornad. To był ostatni, drugi kandydat właśnie z ankiety, w której głosowaliście. Ankiet już nie ma, ale my możemy grać. Nazwa dla miasta piszcie w komentarzach. A my patrzymy, co my tutaj musimy zrobić. Łatwy scenariusz, w którym Twoim celem jest rozwój miasta i przetrwanie katastrof. A, no i tylko jeszcze powiem, że będzie mało odcinków z DIS w najbliższych tygodniach. No bo są wakacje i mnie zazwyczaj nie ma w domu. No tak, warunki porażki to jest oczywiście jakieś bardzo wymagające. Poniżej 30 tysięcy stan konta, trudne. Warunki zwycięstwa, no i tu już jest trochę gorzej. Osiągnij populację 150 tysięcy. To jest dużo, jakby nie patrzeć. 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia. No to przy tak długim czasie już gry nie powinno być złe. Stan konta powyżej miliona, czyli trzeba zrobić Industries. Powierzchnia odpowiednia pod zabudowę 81. Nie ma pociągów, to jest dosyć duży minus. Warto o tym wspomnieć na początku. Mamy na szczęście statki powietrzne i morskie. Mamy tak samo autostrady. No i co dużo mówić, zaczynamy. Mamy mało też ropy i rudy. Najwięcej jest... niestety albo stety. Tak, najwięcej jest tutaj drzew. No to zobaczymy, który, jaki przemysł tutaj rozwiniemy. To podobnie zaczniemy od jakiejś ropy w przyszłości czy coś, żeby po kolei iść i tam dalej ciągnąć się. Dobra, natomiast bez zbędnego gadania lecimy. Ładuje nam się gra. Zobaczymy w ogóle, czy zaczynamy od zera, czy coś już mamy. Byłoby miło, jakby nie było od zera. Już trochę... dosyć często ostatnio zaczynamy od zera i taka byłaby jakaś odmiana, jakby coś było nowego. O! Jest jakieś miasteczko, świetnie. Komunikat historii. Tornada i zapadliska z plagą tej rozległej równiny. Czyli będziemy walczyć z katastrofami. Przywróć miastu do świetności, zwiększając jego populację i dochody. Warunkiem zwycięstwa jest długie i szczęśliwe życie jego mieszkańców. Brzmi co najmniej jakiś spot wyborczy. Naprawdę brzmi jak jakiś spot wyborczy. No i tak, pierwsze co to możemy... Mamy 500 tysięcy, to jest dużo, jak na start, przy takim miasteczku. Powiem tylko, że normalnie byśmy tyle nie mieli. Ale dobra, rozumiem, że będą jakieś tutaj liczne katastrofy i tego typu rzeczy. Pierwsze co trzeba zrobić w miastach typu właśnie Tour Business i tak dalej. I przy nagrywaniu jakichkolwiek serii, to jest po pierwsze włączyć jakieś radio. Że my tutaj mamy aktualnie zwykłe, podstawowe, no to wiadomo. My sobie włączmy Downtown. Bardzo. Ale wiecie co? Deep Focus może. Ach, może się nie włączy. Nie, dobra. Relaxation Station będzie najlepsze. Dobra. Tak czy siak, lecimy i co my tu mamy? Po pierwsze, z tego co widzimy, mamy tutaj autostradę, taką zwykłą, tradycyjną. Te ronda, cały czas ich nie rozumiem, czemu one są podstawowo w górze. Jakieś takie kanciate miasteczko, wysypisko daleko, tutaj wylewane są ewidentnie ścieki, tu jest ściągnięta woda i czy mi się wydaje, w którą stronę to płynie? A nie, tam w dobrą stronę, czyli płynie w tą stronę, czyli nie będą z tego pili. Mamy kiepską elektrownię, to mogę już wypunktować na początku, trzeba postawić jakąś mocniejszą. I zobaczymy, jak wygląda okolica. To tak, stamtąd będą przychodzić tsunami, jestem przekonany, tam jest autostrada, do której trzeba dojść. Tam są statki, czyli ogólnie rozwijamy się w tą stronę. Też to jest dosyć rozległa równina. Okej, okay. I tu ta autostrada jest do rozbudowy przyszłości.
No, zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja z z surowcami. To tak. Z tego co widzę, to mamy głównie lasy. Tam jest lekka ruda. Lekka ruda i tam daleko jest ropa, jak widzicie ją. Ale to jest naprawdę lekkie surowce. No dobra. Okej. Dobra, zobaczmy sobie teraz kamienie milowe i mamy tutaj nasze zwycięstwa. No dobra, to będzie szło. Będzie szło. O, już coś wbiliśmy. Świetnie. No to tak, po pierwsze od czego zaczniemy w naszym miasteczku, żeby nie było, że tak po prostu sobie postawimy. To jest to elektrownia tego typu, no bo czemu by nie właściwie. I te elektrownie będę później wywalać, bo fajne są, ale nie daje mi to aż takiej dużej radości. Dobra, jeszcze tak, zobaczmy, czy jest tutaj szkoła. Powinna gdzieś być. Jest szkoła podstawowa. Okej. I komunikacja. To tak, pierwsze co najważniejsze, to jest właśnie zaspokojenie jego popytu na handel. A ponieważ mamy kupę forsy, nie ukrywam, to jest kupa forsy, to się przeniesiemy na drugą stronę i tam zaczniemy budować sobie dzielnicę handlową. Dlaczego? Są dwie osoby. Dwie przyczyny. Po pierwsze, będziemy mogli za chwilę zainwestować prawdopodobnie w komunikację. Dzięki czemu będziemy mogli sobie puścić komunikację tutaj i będą z tego chcieli bardziej chętnie korzystać. A póki co będą szli na piechotę lub robili korki. No ma, to tak, sobie, proszę bardzo, lecimy. To tak, pierwsze co widzę, no to tu mamy na drodze. Z tym nic nie jestem właściwie w tym momencie w stanie zrobić. Widzę, że tu ogólnie jest świetko z tymi drogami. A tu trzeba się jakoś podłączyć z tym. To tak, ja to zacznijmy sobie może od tej strony. Puścimy sobie... Nie, takiej dużej drogi to aż nie. Coś takiego można wypuścić. Dobra. No i tu ewidentnie widzę, że to jest do podłączenia do tych naszej wstępnej autostrady. W sensie to tak wygląda jak taka autostrada w przyszłości. Nie wiem co to jeszcze będzie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. To się podłączy. Tak. To podłącz w dwóch kierunkach na razie. Tak samo tutaj byśmy podłączyli to w dwóch kierunkach. To jest rondo. No dobra, to tak niech będzie już jak wygląda. No i stąd byśmy pociągnęli sobie to na drugą stronę. No powiedzmy, że dotąd. Później sobie zróbmy jakiś ładny most taki, dobra. I sobie dociągnijmy to tu. Ok. No i zaczniemy sobie robić jakąś prostą dzielnicę. Mamy dużo forsy, więc nie będę się tutaj oszczędzać. Jakieś bulwary zacznijmy od czegoś takiego. Więc proszę bardzo. I tak, tutaj byśmy zrobili to, żeby ta dalsza część będzie już taka bardziej symetryczna, ale ona będzie tu dalej wbudowana. Więc tu będzie cyk. O, i ona będzie sobie tutaj się w ten sposób budować. Hop, hop i hop. I tu sobie dajmy coś takiego. Dobra, i to jest dobry na początek. Jakiś park czuć byśmy tutaj walnęli. To wygląda Park Paradox. Który się dostaje za założenie konta Paradox. No i handel. Na razie tutaj sobie dajmy, żeby on się mało pędzel. Żeby on tutaj się spokojnie budował tutaj też przy autostradzie i w tego typu rejony. No to tak jest to na początku. Ja nie bez powodu robię to na pauzie, później wam powiem dlaczego. No i przemysł. Przemysł bez zbędnego gadania będzie tutaj. Bo jak już tu mamy coś wybudowane i to wygląda jak taki przemysł, no bo śmieci. To jest spalanie i nasza elektrownia, no to ewidentnie się nadaje tylko i wyłącznie do tego celów. Zróbmy sobie tutaj też taką drogę, tą tańszą w teorii. To będzie trochę lepiej wyglądać, jeżeli chodzi o tego typu właśnie przemysłowe sprzęty. Tu sobie dajmy ją trochę przedłużymy, aż no można nawet gdzieś dotąd. No i dajmy sobie, żeby to się wypełniło w 100%. No i właściwie play. No tak, teraz zacznijmy się... problemy wodne, więc po pierwsze sobie puścimy tu i drugi z tego co mi się wydaje powinien być gdzieś tutaj. Dobra, teraz tak, tutaj zaczną się budować dosyć szybko i dosyć szybko będą zrzędzić, że chcieliby wody w swoich lokalach, co jest w pełni zrozumiałe niestety, no bo oni jednak mogą potrzebować wody do handlu, więc proszę bardzo, to sobie pociągniemy od ciebie tu do nich wodę, to jest pierwsze. A, no i prąd, ale to prąd to za chwilę jeszcze wymyślę, jak go podpiąć w jakiś sensowny sposób.
Dobra, no i prąd. Tak, tu są sygnalizacje świetlne, spokojnie teraz je wyłączę. Tu dotąd powiedzmy i tu się podłączycie. Dobra. No i tak, tutaj te dzielnice takie były dosyć odjechane z tego co widzę. Więc odjechanie je tutaj podłączę to z tym. A tu, żeby to było bardziej odjechane, to sobie zrobimy coś takiego. Ale odjazd. No i oczywiście nie byłbym sobą, jakbym tego nie podłączył, no bo teraz się prosi o taką ścieżkę piękną, to będą sobie mogli tu coś ludzie chodzić. W przyszłości może jakiś tramwaj tu przyjedzie. Kto wie, co tu się nie wydarzy. No i sobie dajmy, żebyś tu się budowali. Tutaj, nie, poczty jeszcze niestety nie ma w grze, ale niedługo i tak będziemy mogli postawić najważniejszy budynek w grze oczywiście, czyli poczta. Szkoda, że ona nie jest darmowa od razu w podstawie, powinna być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, przyspieszmy jeszcze czas, bo to jest na początek najważniejsze. Tak, timelapsów nie będzie, no bo jak mnie tutaj nie ma, to chcę, żeby mimo wszystko było jak najwięcej odcinków. Więc no, proszę bardzo. Najwięcej, jak najdłuższy, w sensie dzisiejszy odcinek nie wiem ile będzie trwać, też nie chcę, żeby był zbyt długi. Jest to spowodowane tym, iż właśnie pandemią koronawirusa, no oczywiście, że zażartuję, iż chcę, żeby było ich więcej, krótszych nawet, ale żebyście mieli więcej miejsca do wykazania się. Także tak, odcinek do 20 minut max, a później sobie nagram kolejny i kolejny, żebyście... Żeby nie było tak jak ostatnio, że był ostatni odcinek City Skylines ponad 2 tygodnie temu prawie. Co już jest lekkim przegięciem, jak nie bardzo dużym. A, tutaj kolejne plagiaty tutaj do waszej przyszłej rozbudowy. No i woda. Sobie dajmy coś takiego. I tutaj handel. No póki co my go rozwinęliśmy w tej stronie. Co jego może rozwiniemy też od razu po drugiej stronie, żeby się tutaj mogli rozwijać na przyszłość już. Póki co się spokojnie to miasteczko rozwija, ale z tego co rozumiem, to tutaj zaraz będzie jakiś Armagedon, więc niech tak pozostanie jak najdłużej, póki jest spokojnie. Dobra. Tu sobie zrobimy to jak najdłużej, taki prosty kawałek. Albo wiesz co, tu sobie zróbmy może prosty tak gdzieś dotąd i tu zaczniesz sobie skręcać. Na razie tak lekko, później tak już trochę bardziej. No, zobaczy się. W skrócie się zobaczy. I tutaj sobie zróbmy pierwszą tam uliczkę, taką tego typu. Czekaj, to miałoby być w ten sposób. No i dajmy sobie, żebyście się tutaj już budowali. Cyk, cyk, cyk. Tu jest się na razie podasta ta ulica, wiadomo. No i zobaczmy, czy my mamy jakiekolwiek już tutaj systemy anty-te. Nie. Szkoda. Bo by się przydało. Ewidentnie by się przydało. Na pewno się przyda straszko żadna tutaj. I więcej budynków na razie nie potrzebujemy. Bo tak, edukacja jest na poziomie high hue. No bo dobra, byłoby, gdybyśmy postawili ten budynek i postawimy go właśnie w tej nowej części. Tutaj na takim zakręcie. I zajmijmy się teraz wywalaniem wszystkich skrzyżowań świetnych, bo my... Co prawda ja potrafię zwalczyć wszystkie możliwe prawie że korki, ale po co się męczyć, skoro nawet nie trzeba. No dobra, to widzę, że już tutaj na sam start idzie nieźle. Autostrad nie mamy, no tak oczywiście. I już tutaj sobie zrobimy od razu na początek. To nie jest wymagane, ale zawsze mi tu ułatwi już życie. Czyli zjazd tej skrótowy. Dla wszystkich ciężarówek, właśnie żeby nie robiły takiego kółka, jak teraz robią, tylko sobie tu skręcały i to mi da taki plus, że nie będę mieć już tego problemu, jaki właśnie teraz jest, czyli że jadą dookoła i będę tworzyć sztuczne tłumy i sztuczne korki. No ma. To zaczyna wyglądać już całkiem nieźle, zaczyna się robić przy okazji też noc. To nie jest z rzeczy najważniejszych, najlepszych i tak dalej, po prostu jest. Dobra. No i nam popyty trochę już się spowolniły. Przyspieszmy sobie jeszcze bardziej tą grę. To wiadomo jest. Zbuduj obszary parkowe. Parki to też może być tutaj całkiem niezły pomysł w przyszłości właściwie. To tak, na zegarku widzę, że 14 minut idzie. To poczekamy aż sobie na kolejnego dnia. Park proponuje stworzyć, ja już chcę tutaj sobie jego przyszły zarys. Będzie wzdłuż tej całej, tego jeziorka, w sensie tej wody.
To wygląda mi kompletnie jak taki super jakiś odjechany parkowe szaleństwo. Parkowe szaleństwo to była świetna seria. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie się z niej odcinki. Byłoby miło, ale no. Wiadomo, mój czas, odkąd zacząłem teraz nagrywać serię z Warszawy na City Skylines, jakoś się dramatycznie skończył i ogólnie już nawet ostatniego było mniej niż zazwyczaj, niż kiedyś, kiedy robiłem dużo fajnych serii na nas. No to były czasy, niestety to były czasy i już nie są. Nie ma, widzę, że tutaj też się zaczyna robić niebezpiecznie przestępczo, więc oni będą też przeszczęśliwi, jak coś takiego postawimy. No i zaczynacie się powoli tutaj rozwijać. Też jako taki dowód tutaj epoki i tego, że możemy, zrobimy sobie jeszcze na razie pierwszy taki tutaj most łączący już przemysł z handlem, żeby nasze towary, właśnie te, które będziemy tworzyć, od razu mogły tutaj zostać dotransportowane. To jest. Zrobiliśmy to oczywiście tym mostkiem, bo ten mostek to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w grze. No zobaczcie, czy on nie wygląda pięknie. Po prostu jakieś arcydzieło, taki jeden, to będę teraz nagrywać niedługo. Właśnie z innej perspektywy, ale no zobaczcie, poczekajcie, aż zrobię dla was specjalnie. O, przejechał samochód, nie. My chcemy mewę. Gdzie jest mewa? Mewa, no. Typ mewy najlepszą rzeczą jest. No i zobaczcie, czy on nie wygląda naprawdę epicko, tutaj z tej perspektywy. No to jest po prostu jak się przez niego przejeżdża, z góry. Takie w prawdziwym życiu też są niezłe. No wiadomo, że już ich dużo nie ma, głównie takie kolejowe pozostałe, chociaż niekoniecznie. No ale wygląda on co najmniej, no zobaczcie, no co to za piękne cudo. Dobra, tak czy siak, pojawił się mega popyt na przemysł. Tego bym się nie spodziewał. Nie, no oczywiście bym się spodziewał, ale musiałbym o tym pomyśleć, że coś takiego może się wydarzyć. To tak, po pierwsze, tu widzę, że glutę rozwalimy. No dobra, na razie możemy go rozwalić, bo wiem, że go za chwilę podłączymy. Tak, bo zaraz nam tutaj pół miasta będzie rządzić, że nie mają prądu. Więc trzeba. Teraz tylko jak my go podłączymy? Chyba w ten sposób będzie. Na razie, póki się tam to nie powodąża. Tutaj tak i tu sobie dajmy to w ten sposób dalej. I później tutaj o w ten sposób i dajcie się, budujcie się do wyboru, do koloru. A już to zobaczcie się postawiali. Po prostu tego że przemysłu bardzo im brakowało, przez to, że go nie było właściwie wcale, to tak to wygląda, jak wygląda. Dobra, dalej, mamy jedną dzielnicę tutaj. Nie, to nie tak. Stwórzmy tutaj dzielnicę drugą, przemysłową, to będę mógł jakby coś im tutaj wydać, przepisy specjalne dla nich. No, się zapisuje gra. Cities się zapisuje, już się skończyła zapisywać. No i oczywiście wam brakuje wody, ale ponieważ już wodę mamy tutaj ładnie rozlokowaną po drugiej stronie, to nie jest aż taki duży problem. Dobra, mamy 1000, trochę idą powoli ludzie do góry. Idą ludzie do góry, jakkolwiek to nie pięknie brzmi. No i postawmy sobie tutaj na przykład plac zabaw. Tak. I tutaj bym postawił im, to kosztuje 5,5. Roller coaster. Proszę bardzo. To też może być jakoś tych ciekawszych rzeczy. No dobra, no i na razie tutaj widzę, że nie mamy jeszcze tak się bronić przed katastrofami, co jest wiadomą rzeczą. Na razie na początek może tak wyglądać. Czy to się nie zbiło światła? Nie zrobiło się, świetnie. No i jak właściwie, to wygląda całkiem nieźle. Się tutaj odbudowuje, tu mają miejsce do przyszłego handlu. Tu będzie park właściwie w tej całości. No, nieźle, nieźle. W sumie ten park to ja bym nawet mógł dzisiaj rozpocząć. Ale mamy tornado. I ponieważ nie mamy żadnych. Poczekajcie. Zniszczenia. Gdzieś była mapa. Gdzie się to wchodziło? Już dawno nie grałem, co nie? Raport o katastrofach. Nie. Chyba tutaj jest przewidywanie katastrof. Logi ewakuacyjne. Tak, o. Detekcja wstrząsów. Nie ma nic. A już jest, że się pojawiło tornado. No dobra. Mamy tornado. To jest na pewno niedobra nowina. To jest bardzo niedobra nowina. Ale dobra, poczekamy aż przejdzie. W sumie to się nazywa ten scenariusz chyba Kraina Tornad.
Nic w sumie nic dziwnego. Mamy na szczęście trochę pieniędzy, więc nie powinno aż tak bardzo wchłonąć. No my niestety nie jesteśmy z tym tornadem nic w stanie do zrobienia, bo potrzebujemy ten budynek. A do niego jeszcze trochę trzeba wyczekać. A tu nam się kolejny przemysł już zapełnił. Dobra, zanim będziemy podziwiać tornado, jak ona tam się pięknie nie kręci, to ja sobie pozwolę... Tak, tu w ogóle to powinna być w teorii główna ulica. Więc my sobie to zmienimy. Okej. To trzeba przestawić. Świetnie. I dajmy sobie tutaj... Powiedzmy, że na razie dotąd. Nie, jednak nie. Ale jest słychać. Raz, dwa, trzy. Dobra. No i będą mieli drugi wjazd do miasta, w sensie tutaj przemysł osobny. No i tam nieźle nam splądowało, z tego co widzę. Ale no to, to akurat było oczywiste, że jak przejdzie tutaj do nas pierwszy tornado, a jeszcze nie jesteśmy w stanie nic właściwie z nim zrobić, no to tak to będzie wyglądać, a nie inaczej. Dobra, tutaj się włączamy. Wyrzućmy sobie oczywiście całą sygnalizację świetną. Tak, a widzę, nasz ignoruje jakieś tam katastrofy, kto by się nimi przejmował. Przecież to nie jest scenariusz polegający na walce z nimi. Nie, skończę znowu. Dobra, oni tu się będą budować, nawet wodę już mają, na świetnie. No i widzę, że oni się, że te tornado to chwilę jeszcze będzie szło. To już jest mniej dobra nowina, tak. Cały kabel z prądem został wywalony w kosmos. Świetnie. No dobra, to my sobie to musimy odbudować, bo to jest ważne. I wasze podłączenie tą drogą jest na razie zepsute. Dobra, zobaczymy, czy nam dojdzie do tego miasta. Wydaje mi się, że dojdzie. I niestety chyba nic z tym nie będę w stanie zrobić. Czekaj, przecież macie już prąd. Tak? No macie. No to już mi tutaj proszę nie marudzić. Dobra, to tak, to idzie. Trzeba teraz naprawić naszą drogę. Napraw. No trochę to kosztuje. No i tu trochę jeszcze dużo trzeba ponaprawiać. Teraz po 200. A, czekaj, tu jest tornado. To może nie ma sensu naprawiać czegoś, co jest pod tornadem. No, wydaje mi się, że przejdzie bokiem, chociaż nie wiem. O nie, chyba skręciło. Tak, zobaczcie, latają. Latające pojazdy. Czekajcie, my sobie kliknijmy któryś z nich, tych latających, bo to jest świetna zabawa. A, był kliknięty. Tylko trudno kliknąć, był przed chwilą. Budynki i wszystko właściwie potrafi w skanem latać. Zdezorientowany, dobre. Jest zdezorientowany, co tu się właściwie teraz dzieje. O, czekajcie, chyba wyleciał już, tak. Zobaczcie, teraz wyleciał. I oni opadają w różne rejony. Jest to wbity. Co, cały czas jest zdezorientowany? Tak, pięknie. Znaczy, gorzej z tym, że mi pół miasta chce to wytrzefać. To jest dużo gorzej, no ale no. Tak, czy my w ogóle mamy przepis, żeby się oni nie naprawiali? Wydaje mi się, że mogę go nie mieć. Nie, jeszcze nie mogę. Szkoda. Bo to by mi się przydało już teraz na starcie. No to tak, to sobie naprawimy, bo to jest główna alteracja taka boczna. No i zobaczymy, to nawet tam całkowicie to miasto chce zdewastować z tego co widzę. No, kompletnie. Dobrze, że już tutaj jest to ponaprawione. A, tu jeszcze jest trochę ulic. Dobra. Tamtych na razie nie chce mi się. Bo to i tak nie ma znaczenia. No i wszystkie budynki aktualnie nie są w stanie do naprawy. Więc proszę bardzo, to możemy sobie porobić. A, to jest do naprawy. Tego tak dużo pieniędzy mieliśmy. Czy to naprawdę jeszcze idzie dalej? Ja nie mogę. Jakieś ogromne to było, już nie pamiętam kiedy było skalnie, ale najwyraźniej dłużej. Dobra. Trzeba będzie robić dosyć dużo tego miasta, żeby po prostu się rozwijali w różnych miejscach. Schrony i tego typu budynki trzeba będzie tutaj zainwestować w tym mieście. A wydaje mi się, że już tam odleciało i już też nie będzie do nas wracać. Więc my teraz możemy wejść w magiczną opcję, tutaj jest opuszczone. Co? To nie jest opuszczone? Jak to? No dobra, trudno. Tak czy siak, wyburzamy wszystkie budynki, które zostały zdewastowane przez tornado.
bo one same się na razie nie naprawiają i to jest dosyć duży problem. A, bo my tutaj też gramy na wolnym czasie, dlatego tak to długo idzie. O, zniknęło, świetnie. Zaraz zobaczę. Wewnętrzne uzdatnienie wody. Tak, tym się później zajmę. Na razie nie. No i wy nie macie teraz połączenia prądowego. Świetnie. Świetnie, świetnie. Coraz to lepiej wygląda. Dobra, gdzieś tu jeszcze jest jedna droga do naprawienia. To jest ta. I właściwie nasze miasto wróciło do pełni życia. Poza tym, że jesteśmy na lekkim minusie, to jest całkiem nieźle. Dobra, tu jest obniżone podatki. Ja tego na razie nic tutaj nie dotykałem. To może być. Teraz się tylko zastanawiam, gdzie mamy tu. Raport o katastrofach. Zniszczone budynki 55, 383 osoby zginęły. 3 km 77 metrów zostało rozwalonych. No i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mieliśmy pierwsze, to nadal przeżyliśmy. Będziemy tutaj rozwijać oczywiście dalej to nasze miasto. W kolejnych odcinkach napiszcie w komentarzu nazwę. Niestety nazwa wasza w komentarzu, którą teraz napiszecie, nie będzie względna w kolejnym odcinku, bo odcinki nagrywam na zapas, bo przez 2 tygodnie znowu mnie nie będzie w domu, ale będę mieć dostęp spokojnie do komputera, tylko nie będę mieć do PlayStation. Do zobaczenia już wkrótce, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!